No hej, dzień dobry wieczór, Raven z tej strony. Od ostatniego odcinka pograłem sobie jakieś 3 godzinki na pełnym speedzie i podrasowałem co nieco naszą kolonię. Najpierw zobaczmy sobie, jak wygląda zewnętrzna część naszej krainy, czyli nadziemna. Ponieważ bardzo dużo, powiedzmy, pohandlowałem, to pojawiło mi się więcej jakichś tutaj miejscówek. O, nawet klan Kruka jest, tego nie widziałem wcześniej. No, generalnie pojawiło mi się więcej miejscówek, więc mam z kim handlować, mam komu opychać towar i mam jakby możliwość też sprzedaży komuś dodatkowych rzeczy. Szczerze powiedziawszy, za bardzo się tutaj nie rozglądałem, nawet nie wiem, jakie mam opcje poza handlem, czy na przykład da się wziąć, powiedzmy, krasnoludy i zacząć podbijać ludzi. Skoro jest pokój i wojna, to być może się da. Niemniej jednak moje krasnoludy nie są nastawione na jakąkolwiek walkę, przynajmniej na razie, więc wrócimy do naszego podziemia. I tutaj, tak jak pytałem się w poprzednim odcinku, czy powinienem pousprawniać troszkę posadzki? W końcu zrobiłem z tego stuprocentowo prawilne leże. I tak jak widać, wszystko obrobiłem ładną cegłą, całe miejscówki tutaj. Schody pięknie wykończone na bokach. Gdzieś tu zacząłem kopać w dół, ale tak nie do końca mi to wyszło. Także tutaj widać, posadzka ładnie się ciągnie. Puste miejsce, żeby coś tu postawić. Troszkę usprawniłem naszą żyzną ziemię. Pociągnąłem ją dalej z taką ładną ścianką. Widać z tyłu, żeby to też jakoś fajnie wyglądało. Te grzybki rosną mniej więcej do tego poziomu. W miarę spoko to wygląda. Chciałem to jeszcze zabudować z dołu, ale jakby no, coś mi nie pykło. Może w przyszłości, jakbym jeszcze grał, to bym to w jakiś sposób bardziej podrasował. Ale przesuwając się w lewo, pozabezpieczałem sobie wejście drzwiami. Tak jak widać, tu się świeci na czerwono, bo już mnie coś tu podgryzało. Niestety obszary takie jak tutaj kopiemy w dół i gdzieś ten jeden obszar nie jest odpowiednio doświetlony, bo nasz zasięg tu nie sięga, to uwierzcie mi, że w tym jednym cholernym małym kawałku będą się respić ogromne ilości potworów, a te z kolei będą tutaj dryfowały aż na górę i będą nas podgryzały. Idąc wyżej, wykończyłem ten obszar po lewej, tutaj była taka skarpa, mniej więcej taka, gdzieś tu były drzwi umieszczone do góry, a ja sobie to jednak powiększyłem, jakbym chciał kiedyś tam dodać, powiedzmy, nie wiem, odlewnie, kuźnie, czy coś, co jest większe niż takie zwykłe legowisko krasnoludów, to mogę to dać tu. Spoko. Dodatkowo dostawiłem drzwi i poprowadziłem w górę drzwi tu, znaczy schody i w dół. No, na dole, tak jak widać, nic tu cennego nie ma, natomiast powoli zaczyna się tutaj jakaś jaskinia, którą powinienem niedługo odkryć. Przy okazji, jak postawiłem słup latarniowy, na dole odkryliśmy taką jaskinię, w której mamy parę wagoników, jakąś ucztę z dzika i generalnie jakieś pierdołowate rzeczy. Nic cennego, ale wróćmy sobie na pięterko wyżej. Mamy składowiska, które nie są jeszcze zagospodarowane. Dlaczego aż trzy? Ponieważ całe składowisko mam zapełnione węglem, mam zapełnione miedzianymi sztabkami, które też swoją drogą zleciłem przetop kilkuset sztuk miedzi. Tu jeszcze 20 mogę przetopić, więc jak najbardziej kontrolem 20 sztuk, niech mi to przetopią. I no cóż, zdarza się, mam 500 sztuk miedzi. Oczywiście nie będę tego sprzedawał na razie. Ja to sobie przerobię tutaj na chociażby proste latarnie, które teraz myślę, że mogę sobie dowalić na przykład 60 i już 120 sztuk miedzi pójdzie sobie tak o, po prostu. Nie wiem, czy to jest akurat dobre rozwiązanie na handel, ale przynajmniej nasze krasnoludy, czy tam Frida, czy kto tu teraz idzie, troszkę się podszkolą. Jeśli chodzi o składowisko, szkoda, że nie ma opcji kopiowania filtrów. Troszkę mi to przeszkadza, bo bardzo bym chciał, żeby mógł skopiować filtr. Natomiast musimy sobie zobaczyć tak, że tutaj mamy sztabki oraz mamy rudy. I tak samo chciałbym w tych dwóch składowiskach także przechowywać właśnie tylko i wyłącznie sztabki oraz tylko i wyłącznie rudy jako wysoki priorytet. I w ostatnim składowisku dać rudę oraz sztabki także na wysoki priorytet, żeby w tych trzech miejscach wszystko to, co są sztabkowe rzeczy, były umieszczone nad małą odlewnią i nad małą kuźnią, żeby też chłopaki nie musieli tyle dryłować.
Dalej, postawiłem sobie wyżej, zacząłem kolejne pięterko i na tym pięterku postawiłem pracownię krawiecką, gdyż chciałem usprawnić nasze dormitoria. No i tu się okazało, że chciałem postawić prestiżową skórę, niby miałem kości, ale brakowało mi krasnoluda, który miałby narzędzie skłonne do krawiectwa, bo jest to wymóg. No i co z tego? No i postawiłem ten pokój krawiecki, ale mówię, no nie da się, nie? Wchodzę do kuźni tutaj i mówię, tutaj nie ma żadnego narzędzia krawieckiego. Tak samo jak wszedłem w wiedzę, też tutaj przejrzałem każdy z punktów, nigdzie nie ma narzędzia krawieckiego. No i właśnie, narzędzie krawieckie jest w pracowni krawieckiej i to jest coś takiego jak igła. I tu teraz, nie, przepraszam, nie tu. Jak postawimy pracownię krawiecką, trzeba przejść do małego kamieniołomu i w małym kamieniołomie dopiero nam się pojawiła kamienna igła. Tak, nie jest to zbyt oczywiste, bo nigdzie jakby się nie wyświetliło, że tą kamienną igłę można tu zrobić, ale wystarczy jedna sztuka. Więc to miejcie na uwadze. Postawiłem drugi kamieniołom, który zapewnia mi dostęp do granitu i bloków granitowych. Te są mi potrzebne na potęgę, ponieważ tak jak widać, ilości tych cegieł, jakie potrzebowałem, były ogromne. Dobra, idąc w prawo, mamy te arkana, nie do końca wiem, co z tym robić. Troszkę sobie zabudowałem tego naszego krasnoludzkiego posąga, tak delikatnie tutaj wodą jest skropione, więc wygląda całkiem, przyznamy szczerze, epicko. I tutaj jeszcze mostek dostawiłem, żeby można było przejść przez niego. No nie powiecie, że wygląda źle, ja to sobie nawet na miniaturkę chyba tego odcinka wrzucę. Potem oczywiście zrobiłem jakieś tam dodatkowe schody, przejście, które prowadzi nam do rubinowej komnaty i innych rzeczy. Potem gdzieś tutaj w końcu dokopałem się do samego dna tego jeziorka, które tutaj wcześniej chciałem, tą wielką taką ciemnicę, to był ciemny obszar, nikt nie wiedział, co tu jest. To ja już wam pokazuję. Znaleźliśmy świętą studnię, która daje nam świętą wodę, a tąże wodę możemy wydobywać tutaj. Ja sobie zrobię, żeby mi tu wytwarzali tą świętą wodę i nie wiem, no pierdyknijmy sobie chociażby, nie wiem, a kurde, niech jest i 100 tej wody. Kto ma, niech tu przyjdzie i niech robi. Przywraca zdrowie 500 i tutaj jest wytwarzanie. Żaden z krasnoludów zdolnych do wykonania tej pracy i mogących ją wykonać nie może tu dotrzeć. Dlaczego nie może dotrzeć? Bo prawdopodobnie jest tu woda, albo... Prawdopodobnie o wodę się rozchodzi, więc pewnie będę musiał ten obszar w jakiś sposób opróżnić z wody. Trudno powiedzieć. Pokombinuję z tym gdzieś pomiędzy odcinkami, bo to będzie troszkę zabawy na zasadzie tutaj zabuduję cegłami, gdzieś tutaj zabuduję tymi cegłami, potem, nie wiem, zdrenażuję tą wodę w dół, mniej więcej w ten sposób. Potem to zabuduję, żeby ta woda nie uciekła, a to sobie zostanie same osuszone. Może właśnie w ten deseń tak to zrobimy, nie? Więc mogę wam pokazać, o co mi chodzi, że zrobimy tutaj tak. Nie, jest fajnie. Tutaj w sumie mógłbym zrobić... No. Dobra, możemy tutaj dalej. Zdrenażujemy sobie to w ten sposób, tak? I tutaj nie wiem, co się zaczyna. Lód, zamarznięte pustkowie, aż do lodu nie dotarłem. Okej. No i tu bym musiał zacząć po prostu wykopywać mniej więcej ten obszar w tym kierunku. Żeby ta cała woda, która ma tu raz, dwa, trzy, cztery, pięć, to musiałbym wykopać jeszcze jeden poziom w dół. Czyli nawet i sześć. I dopiero potem ten obszar zabudować. W ten sposób musimy zrobić, tylko że priorytetem będzie zrobienie tych klocków. Żaden krasnolud nie może tu dotrzeć. Dlaczegoż to? A, bo tutaj rząd zabudował. Dobra. Wiem, o co chodzi. To musimy zburzyć, bo ja myślałem, że jak dam tu mostek, to będzie się dało przejść. Jednak niestety to tak nie działa. Jeżeli jest mostek, to nie da się w ten sposób przejść i no trzeba kombinować, więc może nawet nie będę musiał tego wszystkiego osuszać. Więc dobrze, no to w takim razie na razie sobie anulujmy tą pracę. Zlećmy po prostu tą pracę rozbiórczą. Niech tu krasnoludy to wykonają. Po prawej sobie zakolejkowałem już tutaj takie rusztowania, żebym pozyskał troszkę miedzi.
I jeszcze dalej po prawej odkryłem kolejny posąg oraz szczurzą norę. Ta jest dosyć ciężka do ubicia, bo te szczury są dosyć upierdliwe. W prawo mamy grzyby, jakieś kanały do źródełka wody itd., itd. Nieodkryte obszary. Tutaj też mamy nieodkryte obszary. Jest tego dużo, ale przyznam szczerze, że choć mamy krasnoludów 7, to przyznam, że oni dostają mocny wpiernicz. Wpiernicz dosyć solidny, bo nie mamy odpowiedniego wyposażenia dla naszych krasnoludów. Ach, o, tu jeszcze coś mamy nowego. Starożytny krasnoludzki kurhan. Możemy robić cmentarny mak. 200 zaopatrzenia bierze, czyli możemy zrobić 5 co jakiś czas. Brzmi spoko, dokopiemy się do tego i wtedy coś tu porobimy. Dobra, żeby też nie tracić czasu, ja sobie tutaj zaplanuję pewne czynności dla naszych krasnoludów, czyli wykonanie jakiegoś... W sumie możemy tutaj tak pierdyknąć, możemy tutaj dostawić jakiś ładny słupek, tego typa zbałamucimy. Dobra, tu zrobimy tak, tu zrobimy w ten sposób. Ok, już się zaczęła walka. Oni tu wykopią, ja sobie to ładnie tutaj też pozabezpieczam. I małe wyjście zrobimy właśnie też w tym kierunku. Jeszcze tu będzie dziura potrzebna, tu dwie dziury, to możemy wykopać. No i z pewnością zaczniemy tutaj w tym miejscu coś odkrywać. No, ale jeśli chodzi o wyposażenie krasnoludów, to wam pokażę, że mi tutaj w alertach cały czas płakało, że ludzie mają przestarzałe wyposażenie i jest bardzo słabo i źle. I faktycznie było, bo mieli przestarzałe wyposażenie i się nie dziwię. A teraz patrzcie, jest tylko Oskar, Bjorn, Frida i Neytiri. Reszta nie narzeka na brak wyposażenia, a to za sprawą tego, że porobiłem sobie kilofy już z żelaza. Tutaj zrobiłem jakąś igłę, jakąś prostą... Moment, zobaczmy co odkryłem. Uuu, krwawiący przecionek. To też musiałem tutaj zniszczyć i są te glutołaki. Akurat szlamołaki, glutołaki ja sobie tu jak najchętniej zostawię. Zabudujemy sobie to drzwiami, one niech sobie tu są, niech sobie żyją. Ja będę po prostu co jakiś czas przychodził i je tutaj zabijał, bo potrzebujemy szlam. Potrzebujemy dużej ilości szlamu, więc tu będzie ciągła walka, natomiast odpowiednio się zabezpieczymy przed atakami tych potworów. Wracając. Gienia dostała chochlę z żelaza. Jakiś prosty górnika żelaza, lekka kilo w igłę granitową. Zrobiłem też tutaj akurat młot dla kowala, ale wyszedł mi niepospolity, więc ma troszkę lepsze parametry do budowania. I zobaczcie, akurat Wanda tutaj wydobywa jednak tą wodę, więc nie muszę tego osuszać. Nie muszę osuszać, więc jest spoko. Woda lecznicza. Potem mamy Elza. Ona nosi epicką prostą latarnię i jest tu chyba nastawiona na bycie gwardzistką. Więc skoro jest tą gwardzistką, to też będziemy chcieli jej załatwić lepszą broń, ale to zaraz. Oskar, kamieniarz, metalurg, widać ma kilof, ma młot, jeszcze muszę się zastanowić co nad tym, może być też budowniczy, czemu by nie. Tutaj misieczek, prosty kilof, tak, też z żelaza. No, generalnie mamy dwóch kucharzy, jeden rolnik, a jeden krawiec. No. I reszta to są po prostu górnicy razem z budowniczami. Licząc, jeśli chodzi o te perki, widać punktów talentów troszkę nazbierali, mają po 6, po 7, więc tutaj muszę się zastanowić nad tym, jaka będzie ich rola. Ale żeby właściwie poprzydzielać rolę, to potrzebuję mieć odpowiednią ilość krasnoludów. A ponieważ mnie stać, bo mam 1 golda, 21 srebra i w sumie jakbym posprzedawał niektóre z tych rzeczy, które już mam w posiadaniu, to miałbym znacznie większą ilość tych pieniędzy. Ale no, mamy miejsca dla krasnoludów, a ja ich potrzebuję, więc rekrutujmy na potęgę krasnoludów. Tym razem wybierajmy tych droższych, których się tak naprawdę opłaca. Mogą być z różnych klanów, poziom arkanistyczny, poziom górnictwa, poziom arkanistyczny i metalurga oraz szybkość ruchu, tak? Oni mają jakieś tutaj dodatkowe perki, jakieś tam levelki. Proszę, tu mamy gwardzistę.
na 9 poziomie, to ja już bym tu Hadarra bym chciał. Wielki Nohal. Wycieńczony człapacz. Troszkę słabo tutaj u niego. Ale Hadara Starkmossa zatrudnimy. Oczywiście po prostu jako Hadar, żeby łatwiej zapamiętać. I już wiemy, że będzie tragarzem. Złotnictwo też się może pobawić. No i niestety inne perki będę musiał mu tutaj dobrać. Na przykład możemy mu zwiększyć maksymalne zdrowie, ale nie ma punktu talentów. Ok, i Hadara przydzielimy sobie do mieszkanka, które nie zostało zagospodarowane, czyli tu. Przypiszmy pana agenta i już będzie zadowolony. Zostały mi jeszcze parę miejsc, więc zarekrutujmy. Czy ty jesteś dobra? Uzdrowiciel, gwardzista na 6. Kamieniarz, też spoko. A ty jesteś odkrywcą, metalurgiem, wypad leszczu. No, Holmvi. Holmvi. Metalurg zawsze, uzdrowiciel niekoniecznie. Rolnik, myślę, że się niedługo mi przyda drugi rolnik. Budowniczy spoko, kowal zawsze spoko. Zatrudniajmy. I Holmvi w naszej tutaj rejonach zmieniła nazwę na Triss. I Triss będzie odpowiedzialna za bycie budowniczym, kamieniarzem, metalurgiem, przede wszystkim gwardzistą, może rolnikiem. Natomiast pozostałe rzeczy mogę spokojnie tutaj jej oddelegować, że nie. Że ma tego nie robić, bo po co? Hadar, nie będziesz rolnikiem, ani kucharzem, ani kamieniarzem. Też nie będziesz budował i nie będziesz odkrywać możesz, ponieważ skoro mamy gwardzistę, to łącznie z... No, z odkrywcą może być, metalurg, czemu by nie, uzdrowicieli mamy dość. Dobrze, tak mu podzielimy. Grzybów mamy na potęgę, dlatego też zdecydowałem się je tutaj wykorzystywać na przykład na olej grzybowy. Ja sobie tych olejów grzybowych zwiększę do setki. No bo one są do czegoś potrzebne. Nie wiem jeszcze do czego. Dobrze, jeśli chodzi o składowiska na surowce, mamy. Tu już widzimy, zaczęli odkładać pewne rzeczy. Dużo przerobiłem. Ale zastanawiam się, dlaczego nie chowają mi tutaj klejnotów, takich jak rubiny. Właśnie, klejnociki też tu poproszę w dużych ilościach. Nie miałem składowiska na klejnoty i oni mi tego nie przynosili tu, gdzie trzeba. A ja bym chciał. Ja bym bardzo chciał mieć tu klejnoty, więc zlecę im to. I teraz rubiny, które nakopałem po prawej stronie w tej jaskini i leżą gdzieś tu na ziemi. Przynajmniej były. Gdzie się powynosili? Tutaj tak z dołu pozbierałem troszkę rubinów. One są sporo warte. Jeszcze nie wiem, czy mogę je jakoś przerobić. Dobrze. Długo już gadam. 17 minut teoretycznego wstępu. Nie traktujcie tego jako wstęp, bo po prostu jeden z elementów, gdzie każdy z was może się później wypowiedzieć na temat tego, jak bardzo poszło mi dziś źle, jeśli chodzi o planowanie. Tutaj na pewno będę chciał rozbudować to dostatecznie mocno, żeby to też fajnie wyglądało, te wyjście. I chciałbym w tym miejscu postawić, myślę, że z infrastruktury. Zdecydowanie chciałbym postawić podwójne drzwi. Mogę w ten sposób, ale chciałbym tak, o. Oczywiście zlecę natychmiastową pracę. No, i teraz myślę, że chłopaki jak tu dobrze popracują, to i nawet coś się z tego urodzi. Patrzcie, jakie leniuchy mi tędy biegają. Ja akurat nie chcę, żeby mi tędy biegały, ale ja to oczywiście wszystko zabuduję. Nie jest miejsce dla nich do biegania. Walnę tutaj jakieś rusztowanko, żeby mogli tu dokończyć robotę. Teraz mogą tutaj ładnie, patrzcie jak szybko, sprawnie.
Pyk, robota pokończona. No zobaczcie, tutaj jest tak okej, nie? Wchodzą sobie tu, potem przebiegają. Bo oni akurat od kamieniołomów wnoszą tutaj niektóre z tych rzeczy. Oskar się zawiesił, chyba na to wygląda. Czemu ten się zawiesił? O mój Boże. Czasami głupieją, prawda? Trzeba zawsze patrzeć, mieć to na uwadze, że chłopki nam tu głupieją. Nie wiadomo, jak sobie właśnie w takiej sytuacji poradzić, więc najłatwiej jest zburzyć którąś ze ścian, żeby nie robili jakichś takich paskudnych głupot. Natomiast, żeby też nie tracili zbyt dużo, jakby to powiedzieć, czasu też na łażenie w tę. To ja zawsze będę sobie robił pewnego tego typu rzeczy, że zobaczcie, tu mam taki wąski obszar. Tak naprawdę nic tu nie wstawię. I głupi Oskar, co za typ? Jest niereformowalny dziad. Ktoś musi teraz przyleść i mu pomóc. Okej, okay, on się teraz przeniósł i co? Oskar jest niereformowalny. Ja cięż pierdzielę. No nie wiem, co z nim zrobić. Na pewno zrobimy tak. Tą ściankę chcę na przykład wyrąbać. I tu dostawimy cegiełkę. Dzięki temu będą mieli takie malutkie schodki. W sumie to może tak zostać. Tutaj dostawiam po prostu taki duży panel i tu będą schodki, które będą prowadziły ich tu. Natomiast tu bym chciał wykończyć dotąd. Mam nadzieję, że tym razem pan Oskar się nie zablokuje. Możemy spojrzeć. Schodki są wykończone złotem, więc to wygląda fajnie. Tym razem się nie zablokował agent. Jest, wykończył, dobrze. Będzie jakiś rezultat z tego, szczególnie jak dotrzemy tutaj do starożytnych krasnoludzkich kurhanów. Ten obszar widzimy został ładnie ukończony. Jeszcze dostawimy ładnie schodeczek. Akurat zapisywanie mi wskoczyło. Dociągniemy cegiełki gdzieś tutaj, żeby było wyjściowo. Zlecę im przekopanie. Troszkę miedzi, bo też mi się kończy. I czy możemy coś pozbierać? Mógłbym tu powykończać pewną ilość szlamiarzy. Ale na razie chyba nie będę się z tym pałował. Myślę, że nie ma sensu. Nie ma sensu. Dość tu mają swoich robót. I w następnym odcinku skupimy się na wyposażeniu, bo chciałbym, żeby jednak troszkę dedykować tutaj naszych chłopów pod to, żeby jednak mogli coś cenniejszego nosić jako ekwipunek i chciałbym stworzyć właśnie takich prawilnych gwardzistów. Ale zobaczymy, na co nam pozwoli handel. Tyle. Dzięki wielkie. Na razie.